dniu dzisiejszym, w przeddzień uroczystości narodzenia Najświętszej Marii Panny, pragniemy wyrazić wdzięczność Bogu i Stwórcy naszemu za wszelkie dary, którymi obdarza nas każdego dnia. Szczególnie dziś chcemy Mu podziękować za wszystkie plony i owoce tegorocznego lata. Widocznym znakiem tej wdzięczności są przyniesione przez poszczególne sołectwa dary. Wieniec dożynkowy w imieniu sołectwa Łąkta Dolna przynosi delegacja koła gospodyń i gospodarzy wiejskich Dar Serca. Wieniec wykonany ze zbóż, ziół, owoców i kwiatów w kształcie płomienia z hostią. Delegacja koła gospodyń i gospodarzy wiejskich Gościnna Kamionna w darze przynosi chleb. Reprezentacja koła gospodyń wiejskich Mamy z Pomysłem z Kierlikówki w darze składa kosz kwiatów i ziół. Sołectwo Leszczyna, reprezentowane przez koło gospodyń wiejskich Świarne Leszczynianki, przynosi w darze kosz warzyw. Reprezentacja koła gospodyń i gospodarzy z Rdzawy składa w darze kosz owoców. Sołectwo Trzciana, reprezentowane przez Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet, przynosi w darze wino. Naszą wdzięczność wyrazimy również w ufnej modlitwie podczas tej mszy świętej, powierzając wszystkich pracujących na roli, w szklarniach i sadach, opiece i wstawiennictwu Matki Bożej. Szanowni Państwo, czcigodni księża, pani poseł, panie pośle, panie wojewodo, drodzy radni, mieszkańcy gminy Trzciana, szanowni goście. Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. Dożynki mają długą tradycję na ziemiach polskich. Obchodzono je już w XVI wieku, kiedy rozwinęła się gospodarka folwarczno-dworska. Urządzali je dla żniwiarzy właściciele majątków ziemskich. Była to zabawa, poczęstunek i tańce jako nagroda za dobrze wykonaną pracę przy żniwach i zebrane plony. Wieniec dożynkowy nazywany był plonem i uosabiał wszystkie zebrane plony i urodzaj. Wieniec niesiono do kościoła do poświęcenia, następnie ze śpiewem w uroczystym pochodzie udawano się do właściciela pola, gospodarza dożynek. Pieśni śpiewane na dożynkach mówiły o plonie i trudzie żniwiarzy, wyrażały troskę o przyszłe urodzaje i życzenia. Później była uczta i zabawa. Na przestrzeni wieków obrzędy dożynkowe zmieniały swój charakter. U schyłku XIX wieku organizowano dożynki chłopskie. Były one skromniejsze od dworskich. W okresie lat 20. i 30. XX wieku zaczęto organizować dożynki gminne, powiatowe oraz parafialne. Po 1980 roku dożynki zmieniły kolejny raz swój charakter, pozostając świętem rolniczego stanu. Stały się jednocześnie uroczystością religijną i dziękczynieniem składanym Bogu za plony i szczęśliwy przebieg żniw. W wielu parafiach powrócono do dożynek parafialnych. Tak jak i dawniej i dziś, dożynki są ważne dla wszystkich, bo przypominają, że to właśnie dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie trafia na stoły w naszych domach polski chleb. W naszej gminie z inicjatywy rolników, kół gospodyń i gospodarzy organizujemy po raz trzeci dożynki gminne, które w tym roku poszerzone zostały o wspólne biesiadowanie z mieszkańcami na Orliku. Wielu ludziom trudno jest docenić pracę rolnika. Zapominają, że bezpieczeństwo człowieka to przede wszystkim bezpieczeństwo życiowe. Praca rolnika jest wciąż podstawą egzystencji ludzkiej. Nikt i nic tego nie przekreśli. Tak jak dziś dzielimy się tym bochnem dożynkowym, tak i przez cały rok pamiętajmy, by dzielić się z nimi, którzy tego potrzebują. Niech wspólnota chleba sprawi, abyśmy zawsze solidarnie potrafili sobie pomagać. Niech wspólnota chleba jednoczy także wokół wszystkich innych ważnych spraw naszej gminy i ojczyzny. Niech przypomina nam, jak wiele zawdzięczamy tej ziemi, jak bardzo ona nas potrzebuje. Nie dajmy się podzielić, budujmy wspólny dom ojczysty, tu na miejscu, bez wyjeżdżania za granicę, by nie targały nami uczucia podobne do przeżyć Cypriana Kamila Norwida. Tego kraju, gdzie kruszynę chleba
podnoszą z ziemi przez uszanowanie, dla darów nieba tęskną mi, Panie. Na zakończenie chciałbym bardzo serdecznie podziękować rolnikom, kołom gospodyń i gospodarzy, księżu proboszczowi, strażakom oraz mieszkańcom za podtrzymanie tradycji dożynek. Dziękuję za wasz wielki trud, za dobrą pracę i za jakże godną postawę mimo wielu trudności i problemów. Bardzo serdecznie witam i chcielibyśmy dziękować dziś Panu Bogu za wielki dar dobroci, który daje nam w postaci tegorocznych plonów. W tym duchu będziemy sprawować eucharystyczną ofiarę. Drodzy rolnicy, szanowni państwo, dzięki dożynki to święto polskiej wsi od wieków wpisane w narodową tradycję. To czas radości z plonów, ziemi i dobrze wykonanej pracy. Ten piękny staropolski obyczaj stanowi nieodzowną część naszej kultury i tożsamości. Jest także najlepszą okazją do wyrażenia wdzięczności i podziękowania rolnikom za ich całoroczny trud. Zgromadzony na dożynkach gminy w Trzcianie, pragnę przekazać wyrazy szacunku oraz zapewnienia o mojej serdecznej pamięci. Historia naszego kraju wyraźnie pokazuje, że w najtrudniejszych dla ojczyzny chwilach chłopi nie tylko żywili, ale także bronili jej granic. To oni byli ostoją polskości, przekazywali z pokolenia na pokolenie fundamentalne wartości, szacunek do ziemi ojców, języka i religii. Nigdy nie zapomnimy o wielkim wkładzie mieszkańców wsi w budowę niepodległej i suwerennej Rzeczpospolitej. Obszary wiejskie to nasza duma, bogactwo, ale ważny filar gospodarki. Wiemy, że rolnictwo ma ogromny potencjał, który możemy i powinniśmy wykorzystać. W zaproponowanym przez nas planie gospodarczym odbudowy Polskim Ładzie sprawy wsi i rolnictwa zostały potraktowane priorytetowo. Chcemy przeznaczyć wysokie środki finansowe na unowocześnienie rolnictwa, a także na wsparcie programów z zakresu kultury, tradycji wiejskiej. Wiemy, że polska wieś wciąż potrzebuje dobrej infrastruktury drogowej, transportowej, energetycznej czy internetowej. Dlatego nie szczędzimy starań, by rozwijała się jak najpiękniej, jak najszybciej. To element naszej szerszej wizji Polski i realizacja zobowiązania, które złożyliśmy Polakom, budowania kraju równych szans i możliwości, kraju zrównoważonego rozwoju i solidarności społecznej. Drodzy rolnicy, szanowni państwo, w szczególnym dniu dożynek gminnych w imieniu własnym i całego rządu dziękuję za wasz codzienny wysiłek, za owoce waszej pracy, za współtworzenie pomyślności i dostatku naszej ojczyzny. Niezwykle istotną społeczną rolę mieszkańców wsi podkreślał niejednokrotnie papież Polak, który w rolnikach widział nie tylko tych, którzy karmią, ale także tych, którzy stanowią element stałości i trwania. Dlatego nie sposób nie wspomnieć dzisiaj waszej misji w czasie niszczącej gospodarki pandemii koronawirusa. W najtrudniejszych chwilach
byliście gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego Polaków. To dzięki waszej ciężkiej pracy mogliśmy czuć się bezpiecznie. Za to wszystko chylę przed wami czoła i składam najszczersze podziękowania. Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów. Dziękuję. O głos proszę panią przewodniczącą. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa na dzisiejszych trzecich już dożynkach gminnych. W imieniu Rady Gminy Trzciana pragnę bardzo serdecznie podziękować i pogratulować Panu Wójtowi tego pięknego święta. Cieszę się, że stało się ono tradycją i już od 3 lat w naszej gminie obchodzimy uroczyście tak ważne dla wszystkich rolników i ogrodników święto, jakim są dożynki gminne. Dziękuję wszystkim sołectwom za zaangażowanie oraz wszystkim kołom gospodyń i gospodarzy wiejskich z terenu naszej gminy za przygotowanie pięknych korowodów oraz stoisk z regionalnymi potrawami. Szanowni Państwo, 5 lipca mieliśmy zaszczyt gościć w naszej gminie pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę oraz jego małżonkę, panią Agatę Dudę. Podczas wizyty miało miejsce również spotkanie pani prezydentowej z przedstawicielami wszystkich 7 kół działających na terenie naszej gminy. Wszystkie koła mocno zaangażowały się w to przedsięwzięcie, przygotowując stoiska z regionalnym rękodziełem i miały okazję zaprezentować pani prezydentowej swoją działalność. Tuż po wizycie w kancelarii prezydenta, otrzymaliśmy podziękowania od pary prezydenckiej dla wszystkich kół. Dlatego teraz razem z panem wójtem chcielibyśmy uroczyście wręczyć te dyplomy naszym kołom, dziękując przy tym za waszą pracę i działalność w naszej gminie. Zatem zapraszam na scenę przedstawicieli poszczególnych kół. Panią prezes Gościnnej Kamiennej, panią prezes Mamy z Pomysłem Skierlikówki, panią prezes Świarnych Leszczynianek, panią prezes Dar Serca z Łąkty Dolnej, panią prezes Koła Gospodyń i Gospodarzy z Rdzawy oraz panią prezes ze Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet z Trzcian. Szanowny panie wójcie, panie pośle, panie wojewodo, drodzy samorządowcy, szanowni i drodzy mieszkańcy gminy Trzciana. Bardzo się cieszę, że mam okazję tutaj z wami się wspólnie bawić. Piękny dzień, który rozpoczęliśmy od wspólnej modlitwy. To taka polska tradycja, że święto plonów, które obchodzimy już od wielu, wielu lat, rozpoczyna się od podziękowań. Podziękowań przede wszystkim Bogu za to, że mogliśmy zebrać te plony, że mogliśmy owoce tej ziemi pozbierać i abyśmy mogli się cieszyć w takim dniu jak dzisiaj. Ale jest to też moment, kiedy chcielibyśmy podziękować my jako przedstawiciele parlamentu przede wszystkim rolnikom i wszystkim tym, którzy zajmują się przetwórstwem rolno-spożywczym za ich ciężką pracę. Wiemy, że ostatnie lata nie są łatwe. Państwo bardzo dużo sił wkładacie i środków po to, aby produkować tę żywność. Szczególnie w naszym rejonie jest to bardzo ważne, abyśmy produkowali żywność, która będzie żywnością zdrową, dobrą, która będzie promowała nas na cały świat. Dlatego też bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Dziękuję Państwu, że jesteście. Po tym okresie pandemii, kiedy nie mogliśmy się spotykać, wszyscy pragniemy tych wszystkich tych spotkań i pragniemy cieszyć się swoją obecnością. Dlatego bardzo serdecznie wam życzę udanej zabawy, wesołych chwil spędzonych tutaj wspólnie, a panu wójtowi bardzo serdecznie dziękuję za zorganizowanie już po raz trzeci tych dożynek. To taka piękna tradycja, która w wielu gminach już od wielu lat funkcjonowała. Natomiast tutaj pan wójt od 3 lat wprowadza ten piękny polski zwyczaj. Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego. Szanowni Państwo, szanowny panie wójcie, pani przewodnicząca rady wraz z samorządem gminy Trzciana, szanowny panie wojewodo, pani poseł, czcigodni księża, drodzy mieszkańcy gminy Trzciana, chciałem na samym początku pogratulować. Pogratulować gospodarzom dzisiejszej uroczystości tego fantastycznego klimatu, który został stworzony poprzez pewnie wielką pracę wielu ludzi, że to piękne święto
kultywowane od wielu pokoleń, od wielu wieków na terenie Polski. Święto plonów dożynki właśnie tutaj w ścianie pokazują się w całej okazałości. Święto plonów to czas przede wszystkim podziękowań dla rolników za ich ciężką pracę na roli w różnych obszarach życia rolnego, że dzięki nim możemy się czuć bezpiecznie i zdrowi, konsumując tą wspaniałą polską strawę, która jest owocem pracy właśnie rolników i że na co dzień możemy ten wspaniały bochen chleba i te wszystkie dobrocie kulinarne spożywać codziennie na stole. Ale szanowni państwo, dożynki i święto plonów to również ta piękna nasza tradycja, która pokazuje ten urok naszego pięknego polskiego święta. I z tego miejsca bardzo serdecznie chcę podziękować za zaproszenie panu wójtowi, pani przewodniczącej i tutaj całej społeczności gminy Trzciana. Jednocześnie chciałem pogratulować z tego miejsca panu wójtowi, że w tej swojej bieżącej pracy bardzo mocno realizuje te przedsięwzięcia, które służą tutaj dobrobytowi i rozwoju gminy Trzciana w różnych obszarach infrastruktury, czy to drogowej, czy to oświatowej. Wiemy, że za kilka miesięcy rozpocznie się budowa tutaj pięknego obiektu dla dzieci, przedszkole i żłobek. Myślę, że to jest efekt wielkiego wysiłku samorządu gminy Trzciana, ale przede wszystkim pana wójta. Szanowni państwo, i na zakończenie jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim rolnikom i życzę, żeby satysfakcja przede wszystkim w efekcie ekonomicznym, finansowym była na co dzień dostrzegalna przez rolników, którzy ciężką pracą swoją wykonują i żeby mieli jak największe efekty ekonomiczne. A tutaj szanowni państwo, drodzy mieszkańcy gminy Trzciana, w ten piękną pogodę, która nam natura dzisiaj zafundowała, życzę wszystkiego dobrego, wielu radości, uśmiechu, wszystkiego co najlepsze. Panie wójcie, pani przewodnicząca, pani poseł, panie pośle, czcigodni kapłani, szanowne panie i panowie, jeżeli tacy są, z kół gospodyń wiejskich, wszystkich bardzo serdecznie witam. Szanowni państwo, cieszę się z tak licznego grona. Jesteśmy tutaj w różnym wieku i w różnych grupach zawodowych. Jest to rzeczywiście święto plonów. Świętujemy w Polsce koniec sierpnia, początek września. Wszędzie świętujemy to, co i dziękujemy Panu Bogu, to, co Pan Bóg pozwolił zebrać z tych pól, co będzie naszym pokarmem. W naszej tradycji chrześcijańskiej, polskiej tradycji, chleb ma wymiar podwójny, ten eucharystyczny, bo i dlatego te święta, te uroczystości rozpoczynają się mszą świętą, ale i ten powszedni. Tym powszednim, jak wiecie, umiemy się dzielić. Na przestrzeni historii tej starszej, tej młodszej, przyjmowaliśmy w nasze szeregi, szeregu naszego państwa różnych ludzi. I ten chleb polski, na polskiej ziemi, był chlebem dla tych wszystkich ludzi. Ale dzisiaj mamy szczególną sytuację. Dzisiaj mamy taką sytuację, że musimy też i bronić naszych granic. Podstawa funkcjonowania naszej gospodarki to jest przede wszystkim bezpieczeństwo. I z tej okazji korzystając, chcę podziękować wszystkim tym funkcjonariuszom, żołnierzom, Straży Granicznej, wszystkim tym, którzy bronią naszej ojczyzny, bronią naszych granic. Szanowni państwo, święto chleba, święto dożynki są również okazją do tego, żeby podziękować wam za trud codzienny. Rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego wspiera samorządy. Tu była już o tym mowa, pan poseł wspomniał. Kolejne programy, które będą wspierać i wyrównywać różnice pomiędzy życiem w wielkich miastach i w mniejszych ośrodkach. Tak, żeby wszystkim się żyło godnie i dobrze. Szanowni państwo, życzę dobrej zabawy, życzę dobrego dnia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.